Mam nadzieję, że u wszystkich wszystko działa technicznie. Kochani, na wstępie tak naprawdę to chciałabym się z Wami przywitać z prostego względu, że z większością z Was nie miałam okazji jeszcze spotkać się na żywo. Z niektórymi miałam okazję poznać się na naszej lutowej konferencji, natomiast z wieloma nie. Każdy z nas prowadzi ten biznes na różne sposoby, mimo że system pracy jest jeden, ale ten biznes warto dopasować do siebie, do swojej osobowości, do swojego stylu bycia, a to, co my dostajemy na szkoleniach, pamiętajcie, że to jest pewien szkielet, który sami możecie sobie po prostu obudować, możecie go wyrzeźbić jak tylko chcecie, tak, żeby ten biznes przede wszystkim sprawiał Wam ogromną radość, bo właśnie o to chodzi w tym projekcie, w tym biznesie, żeby praca, którą wykonujemy, dawała nam taką ogromną satysfakcję. Ponieważ temat jest dość kontrowersyjny, Emil nawet do mnie zadzwonił z takim zapytaniem: Marlena, czy ty na pewno nie popełniłaś jakiegoś błędu, pisząc tytuł? Czy czasem Justyna, która tworzy grafiki, ona nie popełniła jakiegoś błędu, tworząc tą grafikę? Natomiast to było z premedytacją. Już Wam wyjaśniam, dlaczego z premedytacją. Wiele osób, ponieważ nie miało okazji mnie poznać, nie wie też, czym ja się zajmuję, a ja na co dzień prowadzę klasyczny biznes, prowadzę go już 12 lat. To jest firma, w której prowadzę różnego rodzaju wydarzenia, różnego rodzaju imprezy dla dzieci. Jest to firma, w której czasem muszę zmienić mój strój z takiego biznesowego na bardzo, bardzo kolorowy. Kolorowa spódniczka, kolorowa bluzeczka. To jest biznes, w którym trzeba być bardzo kreatywnym, bardzo otwartym na dzieci, bardzo otwartym i gotowym też na krytykę, ale połączenie marketingu sieciowego i mojego biznesu klasycznego wytworzyło niesamowitą dźwignię, o której też dzisiaj Wam troszeczkę powiem, ale właśnie tłumacząc się, dlaczego w moim tytule jest błąd w pisowni słowa żółw, jest właśnie związane z tym, że ja tak lubię pod prąd, lubię trochę inaczej, lubię troszeczkę sprowokować, żeby każdy mógł no, trochę pomyśleć. Więc stąd takie moje wytłumaczenie, jeśli chodzi o tytuł, i postaram się go dzisiaj tak troszeczkę inaczej rozwinąć, żeby jak najwięcej wpadło do Waszej głowy, ale żebyście troszeczkę więcej jeszcze o mnie wiedzieli. Na co dzień jestem mamą Michaliny i Mai. Moje córki mają 7 i 13 lat. Tak naprawdę tą branżę marketingu sieciowego poznałam, kiedy moja starsza córka miała 9 miesięcy, więc znać tą branżę znam bardzo długo, ale niekoniecznie w tej branży byłam zaangażowana. Ja tej branży się przyglądałam, ja tej branży tak naprawdę nie lubiłam, nie chciałam tego robić. Cały czas mówiłam, że to nie jest dla mnie, że ja się oczywiście do tego nie nadaję, czyli taki standard, który możecie na co dzień obserwować. Natomiast osoba, która pokazała mi ten model biznesowy, była tak cierpliwa i tak wytrwała, że poczekała 3 lata, aż ja faktycznie w ogóle zobaczę potencjał w tej branży, zobaczę, o co chodzi, w ogóle się tym zainteresuję jakkolwiek. I udało tej osobie się mnie zaangażować, udało tej osobie się zaprosić mnie na konferencję, która spowodowała, że tą branżę poczułam, że zrozumiałam, że warto, dlaczego warto, i dzisiaj Wam też o tym powiem. Od tak naprawdę 16 lat przyjechałam do pracy na wakacje w okolice Warszawy i tak tutaj zostałam, więc do stolicy mam całe 800 metrów, więc bardzo blisko, ale mieszkam w tak centralnym miejscu, że do wszystkich głównych dróg, które rozchodzą się po naszym kraju, mam 5 minut, więc fantastyczne miejsce do tego, żeby prowadzić taki biznes, że wsiadam, jadę, w jednym początku startuję, zapętlam i wracam od drugiej strony, więc bardzo dobrze mi się tutaj mieszka. Absolutnie nie wiązałam swojej przyszłości przede wszystkim z branżą organizującą imprezy dla dzieci, ponieważ skończyłam szkołę wojskową i z tym wiązałam swoją przyszłość,
ale chcąc zostać mamą i przyglądając się tej branży mundurowej, jak to wygląda, nie mając tego czasu dla rodziny, ile ja bym chciała, to postanowiłam, że jednak nie chcę tego robić, mimo że to mi się bardzo podoba. Więc w życiu czasem stajemy przed takimi wyzwaniami, takimi decyzjami, które nie są dla nas łatwe, ale są też konieczne i trzeba wybrać po prostu opcję, która jest dla nas bardziej ważna, na czym nam bardziej zależy. I mi bardziej zależało na tym, żeby mieć czas dla rodziny, żeby móc obserwować, jak moje dzieci dorastają, żeby obserwować ten ich rozwój, być na każdych takich ważnych wydarzeniach dla nich, czy to jest przedszkole, czy to jest szkoła. I stąd taka decyzja z mojej strony zmiany, że będę robić inne rzeczy. No i teraz wyobraźcie sobie, że tu pojawia się pomysł, żeby organizować imprezy dla dzieci, ponieważ sama pochodzę z wielodzietnej rodziny i pamiętam takie czasy organizacji urodzin, że idźcie, pobawcie się i największą zabawę tak naprawdę na urodzinach dziecka mieli dorośli. Nie wiem, czy też tak mieliście, czy pamiętacie takie czasy, jak to było u was. I ja wtedy, gdy urodził się mój pierwszy bratanek, postanowiłam, że nasze dzieci będą miały inne urodziny i zaczęłam organizować dla nich różnego rodzaju zabawy, konkurencje. No i w końcu z tego po prostu rozwinął się biznes. No i biorąc pod uwagę to, że skończyłam szkołę wojskową, poszłam w totalnie inną branżę organizacji imprezy dla dzieci i dzisiaj mocno angażuję się w marketing sieciowy, to z jednej strony jest bardzo dużo rozbieżnych tematów, to z drugiej strony one się świetnie łączą. Dlaczego? Dlatego, że w marketingu sieciowym nauczyłam się budować zespół, pracować z osobami, delegować zadania, które świetnie dzisiaj realizuję też w moim biznesie klasycznym i gdyby nie te umiejętności, absolutnie nie byłabym w stanie tego biznesu klasycznego po pierwsze dalej prowadzić, po drugie w ogóle prowadzić, bo będąc taką jednoosobową działalnością w tej branży, to jest takie bardzo, bardzo trudne. Na co dzień jestem osobą, która kocha przede wszystkim ludzi, kocha świat, zwiedzać ten świat, ale mam też taki ogromny dystans do siebie, potrafię się z siebie śmiać, może mniej się śmieję z ludzi, zawsze się śmieję z siebie i z rzeczy, które robię. Im bliżej mnie poznacie, tym bardziej w to uwierzycie. Jestem osobą, która jest bardzo pozytywnie nastawiona do świata, nawet i do ludzi. Nawet jeżeli pojawiają się na mojej drodze trudne momenty, a było ich bardzo dużo, to i tak zawsze optymistycznie patrzę na to wszystko, że jestem w stanie tą daną przeszkodę po prostu albo przeskoczyć, albo problem, który nam się pojawi na drodze, go rozwiązać. Więc nie ma dzisiaj dla mnie rzeczy niemożliwych, nie ma rzeczy, które są nie do zrobienia. Tylko i wyłącznie, co nas powstrzymuje, uważam, to strach. I kolejna ważna sprawa, po prostu trzeba szukać rozwiązań, a nie wymówek i tym się po prostu cały czas inspiruję, tego się trzymam, tak działam, nie tylko w życiu zawodowym, ale też i w życiu prywatnym i do tego was zachęcam, bo dzięki temu życie jest po pierwsze łatwiejsze, przyjemniejsze i każdego dnia jak się człowiek budzi, to aż mu się chce wstawać z tego łóżka i zrobić coś więcej. Na co dzień też bardzo angażuję się w różne działania charytatywne. Tego czasu mam coraz mniej, więc muszę inaczej go organizować, żeby faktycznie tej dużej grupie osób, którym na co dzień pomagałam, dalej pomagać, ale piękne jest to, że mam fantastycznych ludzi wokół siebie, którzy dokładnie tak jak ja chcą też to robić, więc działamy wtedy na szerszą skalę, więc no jestem taką działaczką, wizjonerką, która ma mnóstwo pomysłów. Trudno jest mnie czymś zagiąć, żeby nie było czegoś do zrobienia, bo zawsze znajdę milion rozwiązań, więc wiele osób boi się mi powiedzieć, że ma jakiś problem, bo boi się tego, że ja mu dam dużo rozwiązań, więc jeżeli ktoś chce naprawdę tego rozwiązania, chce jakiejś takiej potrzeby pomocy, to jak najbardziej zapraszam, natomiast jeżeli ktoś nie chce usłyszeć tych miliona rozwiązań, to nie ma sensu, bo ja zawsze te rozwiązania jakieś znajdę. I to tak tyle, słuchajcie, jeśli chodzi stricte o mnie. I chciałabym wam powiedzieć przede wszystkim, dlaczego ludzie w marketingu sieciowym nie osiągają sukcesu. Czyli ten mój temat dzisiejszy przewodni. Tych powodów jest tak naprawdę kilka i one są zawsze stałe. One nie są zmienne. Absolutnie przez wiele lat, jak ta branża w ogóle istnieje,
to te problemy są ciągle takie same, więc tutaj trudno jest, żeby ktokolwiek Was zaskoczył. Być może niektóre problemy, o których ja powiem, będą dotyczyły kogoś, kto jest dzisiaj na tym spotkaniu, albo inne osoby z Waszych zespołów, więc chcę, żebyście wiedzieli, że to jest normalne, że to jest nic absolutnie nadzwyczajnego i że to tak jest. I to trzeba zaakceptować, z tym trzeba po prostu funkcjonować, trzeba pewnych nauczyć się rzeczy, które pozwolą Wam po prostu z tymi problemami funkcjonować. Przyznam szczerze, że dzisiaj lubię, gdy pojawiają się jakieś problemy. Dzięki temu dla mnie ten biznes jest dalej atrakcyjny, bo jak wszystko jest takie piękne i wspaniałe, to staje się mdłe. I wtedy niekoniecznie nas to satysfakcjonuje, bo pojawia się na tyle strefa komfortu, że my się nie staramy. Przestajemy się starać i tak jest w życiu, tak jest w związku, tak jest w pracy i tak jest w biznesie. To totalnie nie ma znaczenia, na jakiej jesteście płaszczyźnie. Dajcie kciuka albo po prostu jakiś komentarz, czy zgadzacie się, ja będę Was tutaj troszeczkę tak pobudzać, żebyście ze mną też współpracowali, żebym wiedziała, że w ogóle mnie słuchacie. Ale tak właśnie jest. I ja ten biznes bardzo, bardzo porównuję do życia, porównuję do tego, co po prostu dzieje się wokół nas i do tego Was też zachęcam, żeby tak do tego podchodzić, zwracać po prostu na to uwagę. Ja cały czas dodaję osoby, słuchajcie, bo mi się tutaj pojawiają, więc mam nadzieję, że nie widać, jak tutaj mi cały czas skacze obraz, ale właśnie wracając do tych problemów. Jakie możecie spotkać problemy, jakie przeszkody, co takiego jest, co ludzie mogą mówić, tak? To, co ja słyszę. Często słyszę, że osoby mówią, Marlena, ty ten biznes, w ogóle co to jest za biznes, co ty w ogóle robisz, ty się spotykasz z ludźmi, pijesz kawę i cały w ogóle biznes. O co w ogóle w tym wszystkim chodzi? I kochani, właśnie tak jest. Ten biznes jest biznesem kawy. Jeżeli ktoś tej kawy nie lubi, to albo warto ją polubić, albo znaleźć po prostu inny napój, który będzie dla Was okej. Dlaczego? Dlatego, że tu w tym biznesie rozmawiamy, tak? To jest biznes relacji. Jeżeli ktoś nie lubi ludzi, to on się w tym biznesie nie odnajdzie. I choćbyście dawali takiej osobie milion rozwiązań, to nic nie zmieni. Bo jeżeli ktoś nie lubi kontaktu z ludźmi, nie lubi ludzi, on w tym biznesie faktycznie będzie mu się ciężko odnaleźć. Ale jest też taki zakrzywiony trochę obraz tej branży i z tym też możecie się spotkać. To też jest coś, co ludzi na przykład blokuje, żeby wystartować, żeby w ogóle coś zrobić, żeby uwierzyć w ten projekt, w ten biznes, że naprawdę warto, mimo że dostają takie osoby dużo informacji zwrotnej, że naprawdę da się tutaj zarobić pieniądze. To kojarzy się, nie wiem, czy wy też tak mieliście, z takim domokrążcą, z takim akwizytorem, że ktoś wchodzi po prostu od drzwi do drzwi, coś sprzedaje. Ja nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam i nigdy też siebie w taki sposób nie postrzegałam, ale jeżeli są osoby, które właśnie mają takie odczucia swoje wewnętrzne, że coś takiego robi, to ja dzisiaj postaram się ten obraz odwrócić, żeby jeżeli coś takiego masz, zmienić totalnie to nastawienie, bo absolutnie nie jest to z tym związane, ale faktycznie pamiętajcie, że to jest branża, która ma już naprawdę wiele lat, bo przeszło 60 i początki tej branży, jakie były i osoby, które w ogóle otworzyły tą branżę marketingu sieciowego, to byli jedni z najlepszych przedstawicieli handlowych w Ameryce i oni też popełnili mnóstwo błędów, też się uczyli i potem przychodząc z roku na rok, z dziesiątek lat na kolejne, ta branża zaczęła się udoskonalać, zaczęli ludzie na tyle wprowadzać swoje systemy pracy, swoje autorskie metody, które spowodowały, że dzisiaj ta branża jest jedną z najbardziej wdzięcznych branż, jeśli chodzi o wypłacanie pieniędzy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ogóle zarabiania pieniędzy i też będziecie mogli też się o tym przekonać. Nie wiem, zdarzało Wam się też słyszeć, ale do mnie takie słuchy też dochodzą. Wielu osobom ciężko jest się też zaangażować w tą branżę z tego względu, że mają takie zachowania troszeczkę etatowe. Nie wiem, jak dużo osób jest tutaj dzisiaj, która doświadczała pracy na etacie, bądź może pracuje na etacie.
Ja taki epizod swój miałam dość krótki, jeśli chodzi o moje działania etatowe, i one wynikały z wielu powodów, o których za chwilę powiem, ale pamiętam takie na przykład rozmowy, kiedy na takim samym stanowisku, na którym też był mój kolega na etacie, on tylko pracował wtedy, kiedy szefowa wchodziła do biura. Nie wiem, czy doświadczaliście, albo czy słyszeliście, ale właśnie w przypadku jego tak było. I w momencie, gdy ona przychodziła, on się wtedy zabierał do pracy. Mnie irytowało to, że zadania, które mieliśmy do wykonania, odpowiedzialność mieliśmy razem. Więc ja pracując, wykonywałam pracę za niego i za siebie, żebyśmy nie mieli po prostu jakiegoś opieprzu, że coś jest niezrobione, coś jest niedokończone. On traktował tą pracę jako taki po prostu przestój na chwilę w trakcie studiów. Ja chciałam się czegoś nauczyć jako 19-latka, ponieważ bardzo wcześnie wyjechałam z domu. To bardzo się starałam, przykładałam się do tej pracy, traktowałam to jak mój biznes. Natomiast on miał troszeczkę inne podejście. I to był taki moment, taki też klik, że ja zaczęłam szukać innego rozwiązania, że ja chciałam pracować inaczej, że chciałam zarabiać też inaczej, mieć jakąś taką swoją decyzyjność w tym, co robię, ale wtedy na tamten czas jeszcze nie wiedziałam, co to miałoby być. Ale cały czas szukałam. I osobom w tym biznesie nie wychodzi, słuchajcie, są takie dwa bardzo kluczowe powody. Pierwszy to jest taki, że rejestrują się osoby do tej branży, i nie działają. Nie? Rejestrują się i po prostu nie działają. Na to, ale oczekują, nie? Bo każdy przecież przychodzi tu, bo chce zarabiać, więc nie działają, oczekują. Natomiast drugi jest taki, że są osoby, jak ta pani po prawej stronie, która po prostu pracuje, działa, angażuje się, chce, bardzo jej się to wszystko podoba, ale jej nie wychodzi. No i teraz dlaczego jej nie wychodzi? Bo na przykład chce robić po swojemu, tak? Czyli nie robi tego zgodnie z takimi metodami, które są stworzone, z pewnym takim szkieletem, o którym na początku mówiłam, tylko chce po prostu totalnie po swojemu, nikt nie będzie tej osobie mówić, co ona ma robić, jak ma ona robić, ona chce po prostu po swojemu. No i uwaga, z reguły tak jest z kobietami, nie? Dziewczyny, sama jestem z tych osób i nie bez powodu ten obrazek postawiłam, ponieważ ja, gdy tą branżę rozpoczęłam rozwijać, to ja właśnie byłam z takich osób, która wie lepiej. Ja nazywam dzisiaj takie osoby, nazywam wielepkami. Ja wtedy wiedziałam lepiej, nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić, jak mam pracować, więc była to metoda prób i błędów. I niestety przyszedł też taki moment, który zaczynał we mnie wytwarzać takie emocje, że ja jednak się do tego nie nadaję, że jednak tego nie będę robić, że w ogóle po co ja zaczynałam w ogóle to robić, ale wynikało to z tej właśnie takiej mojej niewiedzy, mojej postawy, że ja po prostu nie chcę się czegoś nowego uczyć, podoba mi się system, podoba mi się praca i będę po prostu sobie pracować, bo wydawało mi się, że nic nie muszę, nie? Ja tylko mogę. No i w momencie, w którym ja zrozumiałam, że jednak warto trochę inaczej do tej sprawy podejść, minęły jakieś po prostu miesiące niewychodzenia mi w tym biznesie zarobkowo, ale branża coraz bardziej zaczynała mi się podobać, no to stwierdziłam, że jednak trzeba zrobić coś inaczej i faktycznie zaczęłam się słuchać rad lidera, zaczęłam z tym liderem współpracować, uczyć się tego, o czym on mi mówił, dałam się wreszcie poprowadzić za rękę i tu przyszedł taki moment, w którym faktycznie zaczęłam zarabiać. Ale jest jeszcze jeden taki paradoks w ogóle działania w branży naszej tutaj marketingu sieciowego, że są osoby, które potrzebują takiego narzucenia pracy, oczekują, że ktoś po prostu za nich coś zrobi albo będą obwiniać. Dzisiaj w moim zespole już troszeczkę ten temat poruszyliśmy, ale faktycznie tak jest. Ludzie często mówią o tym, że no ktoś ich czegoś nie nauczył, ktoś im czegoś nie pokazał, ktoś czegoś dla nich nie zrobił albo za nich nie zrobił, ale pamiętajcie o tym, że marketing sieciowy jest taką branżą, w której jest takie połączenie trochę biznesu klasycznego z działaniami, w których
wytwarzamy sobie pewną dźwignię zarabiania pieniędzy. I teraz, co ja tutaj przez takie słowa mam na myśli? Jeżeli dołączają do waszego zespołu osoby, które pracują na etacie, bądź pracowały na etacie, bądź lubią mieć delegowane zadania, to pamiętajcie o tym, że tutaj warto wytworzyć sobie takie przekonanie, taką samodyscyplinę, takie samozaparcie do organizowania sobie pracy. Dlaczego? Dlatego, że nikt za was tej pracy tutaj nie zorganizuje. Jeżeli sami sobie tej pracy nie zorganizujecie, jeżeli sami też takiej pracy organizować dla siebie nie będziecie chcieli. Dlaczego? Dlatego, że ten biznes płaci tym, którzy coś robią. Jeżeli nie robisz, to za co ma ci firma zapłacić? A pamiętajcie o tym, tak naprawdę na czym polega ten biznes. Być może nie mieliście takiej rozmowy, być może jeszcze wam ktoś tego nie pokazał, ale ja zauważyłam, że wiele osób, patrząc na tą branżę, nie podchodzi do niej biznesowo, tylko traktuje trochę jako taką zabawę, jako takie zajęcie dodatkowe, że no może ja bym się w to pobawiła, szczególnie kobiety. Kobiety lubią się bawić. A ja ten biznes poprzez takie przyglądanie się po pierwsze branży, działaniu po omacku, no trochę inaczej na niego zwróciłam uwagę jako przedsiębiorca i taki klik wytworzył się, gdy pojechałam na pierwszą konferencję, na którą wręcz mnie namawiano, żebym pojechała, a ja byłam bardzo oporna, nigdy nie miałam na to czasu, wiele razy mnie zapraszano, nigdy nie miałam na to czasu, ponieważ zawsze podobała mi się sprzedaż, to w pewnym momencie zaczęłam faktycznie dość dużo sprzedawać tych produktów i generowałam naprawdę gigantyczne obroty, bo to były obroty miesięczne jako jednostka między 40 a 45 tysięcy złotych, więc wiem, że fajnie by było mieć takiego partnera w swoim zespole, ale pamiętajcie, że taka osoba w zespole też jest niebezpieczna, bo jeżeli ona przestałaby to robić, to bardzo dużo się traci, więc to wcale nie jest aż takie fajne. Ale z perspektywy czasu, kiedy ja nie chciałam tego biznesu absolutnie robić, tylko właśnie podobała mi się ta sprzedaż i pojechałam na tą konferencję, to są osoby, które w tym biznesie angażują się tak naprawdę poprzez pieniądze, poprzez ludzi, z którymi mogą przebywać. A mnie tak naprawdę, wiecie co kliknęło? Ja wtedy byłam już przedsiębiorcą, więc te pieniądze nie były takim moim priorytetem. Mi po prostu kliknął samochód. Ja po prostu nie wierzyłam w te samochody, że one w tej branży są. A u mnie to po prostu kliknęło, więc powodów, żeby w ogóle zacząć, żeby angażować się, jest bardzo, bardzo dużo. I teraz jak warto podejść do tego biznesu, jak warto w ogóle postrzegać ten biznes, żeby faktycznie móc się w niego zaangażować i co spowodowało też, że ja zaangażowałam się do tego biznesu i to po 3 latach, nie? Po 3 latach po prostu pokazywania mi tego, tak mnie bodźcowania. Ja dopiero po jakimś takim właśnie dłuższym czasie, po takiej konferencji zrozumiałam, na czym polega ten biznes. I to jest mega, mega prosta sprawa, a jak czasem skomplikowana. Chciałabym, żeby teraz każdy z was, jak tutaj jest, siedzi, ogląda, słucha, przetransportował się chociaż na chwilę na takie 20 lat wstecz. 20 lat. Mamy 2023 rok. Więc cofamy się o 20 lat. Każdy z was jest dokładnie z tym doświadczeniem, jaki macie, z wiedzą tą, którą macie. Wy tylko i wyłącznie takie przelatujecie, po prostu widzicie siebie w tym świecie 20 lat wstecz, ale jesteście sobie po prostu tacy, jacy jesteście. I teraz myślę, że każdy z was zna taką platformę jak Allegro. I właściciel firmy Allegro dzwoni do was i mówi: słuchaj Magda, słuchaj Oskar, słuchaj Renata, bo tak mi się wyświetlacie. Dzwonię do ciebie, bo mam taki fajny deal, mam taki fajny pomysł na biznes, coś totalnie nowego,
coś, co bardzo, bardzo chciałabym rozkręcić. Coś, co no, wierzę, że po prostu przyniesie w przyszłości no, mega rezultaty finansowe. I wiesz, czego ja potrzebuję? Ja już mam gotowy pomysł, gotowy biznesplan. Ja wiem, jak chcę, żeby to wszystko wyglądało, ale potrzebuję, żeby mi pomóc to po prostu rozreklamować. Gdybym zapłaciła Tobie 5% od każdego użytkownika, który będzie na Allegro robił zakupy bądź będzie prowadził na nim sprzedaż, to czy taki biznes byłby dla Ciebie ok? Co wtedy każdy z Was by odpowiedział? Możecie napisać w komentarzu. Pamiętajcie, z tą wiedzą, którą macie, z tym doświadczeniem, który macie, wiecie, jak Allegro mega rozwinęło się, jak dużo ludzi dzisiaj robi zakupy na tej platformie. Ja nie wiem, czy jest człowiek, który tej branży, tej platformy nie zna. Co byście odpowiedzieli? Dokładnie to, co piszecie. Wchodzę w to. W ciemno, nie? Tylko teraz, uwaga, a dlaczego? I czekam tutaj, czekam oczywiście też na Wasze komentarze, dlaczego byście weszli w ten biznes? No. Dlaczego? Słuchajcie, no, większość osób, jak z nimi rozmawiam, co mówi? Mówi to, że bo wiem, jak dzisiaj Allegro po prostu się rozwinęło, bo wiem, jak dzisiaj dużo ludzi korzysta z Allegro, bo wiem, jak po prostu jest znane Allegro, tak? Pomyślcie, od każdego użytkownika 5%. I teraz, okej, my się cofnęliśmy 20 lat wstecz, nie? Ale dzisiaj z tym doświadczeniem, które macie, bo osoba do Was dzwoni, z tą świadomością, którą jesteście, to pamiętajcie, że rozwinięcie, rozkręcenie takiej platformy nie trwałoby już 20 lat. To byłoby mega krótkie. I warto zastanowić się nad tym, czy jestem w stanie dać siebie tak naprawdę na mega powerze rok, dwa czy tam pięć, żeby wytworzyć sobie taką dźwignię, żeby naprawdę zarabiać na tyle satysfakcjonujące pieniądze, bo każdy z Was ma tu inne potrzeby, nie? Jedni będą chcieli zarobić tysiaka, inni dwa, inni pięć, inni dziesięć i jeszcze więcej. Każdy ma swoją wewnętrzną potrzebę i sobie odpowiada na to sam, tak? Jaką dźwignię by musiał wytworzyć, żeby. Ale jakie to jest zajebiste. I dzisiaj nasza platforma Wellio to nic innego, słuchajcie, jak takie Allegro. Nic innego. Coś, co naprawdę jest do mega rozprzestrzenienia, nie tylko na poziomie Polski, tylko na poziomie europejskim, ponieważ już wyszliśmy bardzo mocno na rynki zagraniczne i wychodzimy jeszcze bardziej, tak? Więc ta platforma może być znana nie tylko w Polsce, może być znana również za granicą. Ja sama dzisiaj prowadzę ten biznes już z osobami, które rozwijają ten rynek w innych krajach europejskich. I to jest piękne, że polski producent może wychodzić poza granicę kraju. I teraz wyobraźcie sobie też taką sytuację, że no mamy sobie tą stronę wellio.eu, na którą każdy człowiek może po prostu wejść, tak? Może sobie poczytać o tej firmie, może nawet i poczytać o produktach, ale fizycznie nie może na tym sklepie nic kupić. Żeby móc kupić, potrzebuje dostać numer klienta. A taki numer klienta otrzymuje od takiej osoby, jak Wy tu jesteście, i od takiej osoby jak ja, czyli od biznespartnera. Tak? I kiedy taka osoba otrzymuje taki numer identyfikacyjny, numer klienta, to chcę, żebyście wiedzieli o tym, jeżeli jeszcze tego nie wiecie, to, że ten klient staje się klientem samoobsługowym. To jest klient, który robi sobie zakupy, kiedy chce, za ile chce, tak? Po naszej stronie jest tylko i wyłącznie to, żeby dać osobie dostęp do sklepu, ponieważ my jesteśmy pośrednikami pomiędzy klientem a producentem. Nic więcej, nie? Natomiast obsługa już klienta, wysyłka zamówienia, reklamacje, płatności, to wszystko jest po stronie już firmy, nie po naszej stronie.
Więc nawet jeżeli ktoś by zadzwonił do firmy, jakaś pani Krysia i powiedziała, pani Marleno, chciałabym kupić no jeden produkt, to i tak ta osoba by była odesłana do najbliższego na przykład biznes partnera, dyrektora w firmie, żeby móc też dostać taki numer ID, żeby takie zakupy móc zrobić. I teraz pomyślcie, że z każdego takiego użytkownika otrzymujecie zgodnie z tabelą wynagrodzeń, jakie mamy tutaj stworzone w firmie, procent za raz wykonaną pracę. Jeden, jedyny raz, że daliście komuś dostęp do sklepu, zarabiacie wielokrotnie. Dlaczego? Bo jeżeli ten klient zrobi zakupy sobie w ciągu roku 7 razy, to dostęp daliście raz, a zarabiacie 7 razy. A co się dzieje w kolejnych latach? A co się dzieje, jeżeli taki klient mówi, kurczę, Renata, fajne to jest, ja też w to wchodzę, ja też chcę coś z tym zrobić. I taki klient też zaczyna rekomendować tą platformę. To pamiętaj, że ponieważ ty kiedyś, Renatka, zarekomendowałaś, tak, komuś innemu, to to wraca też do ciebie. Więc to, co wytworzysz, firmy to nie interesuje, czy robisz to sama bądź sam, czy robisz to zespołowo, każdy obrót wygenerowany dla firmy to jest wypłata dla ciebie zgodnie z tabelą wynagrodzeń. Więc tu nie ma filozofii. Ten biznes jest mega policzalny i naprawdę można sobie ułożyć to, ile chce się zarobić, w jakim czasie. Kwestia tylko i wyłącznie planu. No i teraz, żeby taki plan ułożyć, jest nam ktoś do tego potrzebny i to jest wasz lider. To jest osoba, która powinna pokierować krok po kroku, co zrobić, ale lider nie będzie cię ciągnął cały czas za rękę. On cię może poprowadzić, ale na pewno nie będzie cały czas ciągnąć. Dlaczego? Dlatego, że lider jest osobą, która prawdopodobnie z tego biznesu żyje i nie może wiecznie czekać. A wcześniej powiedziałam, że ten biznes lubi prędkość, więc naprawdę szkoda na to życia, żeby ten tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem przelatywał. Warto wykonać raz konkretnie robotę i czerpać korzyści z tego przez po prostu wiele, wiele lat. I teraz chciałabym jeszcze powiedzieć wam o tym, że właśnie są osoby, które ten biznes traktują często jako zabawę. A wiecie, kiedy ludzie traktują ten biznes jako zabawę? Wtedy, kiedy go nie rozumieją. Wtedy, kiedy wydaje im się, że raz kiedyś komuś coś powiem, może mi coś wpadnie, może osoba będzie chciała, a już w zabawę to przechodzi przede wszystkim wtedy, kiedy raz komuś coś powiemy, pokażemy, osoba nie chce, powodów no może być wiele, dlaczego nie chce, tylko my nie zapytamy po prostu, dlaczego ta osoba nie chce, tylko od razu my się demotywujemy. Więc jeżeli ty traktujesz to jako zabawę, to nie oczekuj, że osoba, której o tym mówisz, powie, tak, to jest zajebiste, ja chcę to robić. Bo ta osoba będzie to czuła, że ty to traktujesz jako zabawę. Ale jeżeli ty będziesz mieć tu mega postawę, pewien pomysł na siebie, będziesz wiedzieć, że chcesz zarabiać naprawdę z tego projektu fajne pieniądze, to ta osoba też to wyczuje, bo myślę, że zgodzicie się ze mną, że ludzie idą za silnymi ludźmi, a nie za, przepraszam za wyrażenie, ciamajdami, które nie wiedzą, czego chcą. Nie? Więc czasem są ludzie, którzy pójdą za tymi, którzy robią coś źle, ale ponieważ są stanowczy, są pewni siebie, to zrzeszą ludzi, którzy pójdą za nimi. Nie? A fajnie jest być tym człowiekiem takim dobrym, który niesie dobro, który może dać wartość fajną, może komuś zmienić też, pomóc życie na lepsze, mieć z tego ogromną satysfakcję i pociągnąć takiego człowieka za sobą. Ale jeżeli ktoś będzie traktował ten biznes jako zabawę, to na pewno nie zrzeszy ze sobą ludzi, którzy po prostu pójdą z nimi i będą to robić. Nie? Powiem wam jeszcze taką rzecz, co zauważyłam, że blokuje ludzi przed działaniem. Pomijając tego, że często jest tak, że właśnie albo nie działają, albo robią coś po swojemu, że nie wychodzi, albo że nie do końca zrozumieli po prostu ten model biznesowy, być może ktoś nie potrafił im tego dobrze wytłumaczyć, tak? To nawet jeżeli im się ten biznes zaczyna podobać, ale nie ma tej pewności siebie, a pewności siebie nie ma wtedy, kiedy brakuje wiedzy, to pojawiają się jeszcze takie schody.
No i wyobraźcie sobie, że tymi schodami to jest właśnie wzięcie telefonu i umówienie spotkania, bo od razu pojawia się w głowie myśl, kurczę, ale co ja mam powiedzieć w ogóle? Jak ja mam zadzwonić? Nie? Wtedy telefon mega parzy. Ja też tego doświadczałam. Słuchajcie, ja miałam takie momenty, że jak ja miałam zadzwonić, żeby kogoś umówić na spotkanie, to ja miałam milion obowiązków w domu, a że miałam małe dziecko, to tych wymówek po prostu naprawdę miałam bardzo dużo, żeby tylko tego nie robić. Natomiast nieumówione spotkanie to jest niezorganizowana praca. A tutaj, już to dzisiaj powiedziałam, nikt pracy tobie nie zorganizuje. Nie? To jest jeden z bardzo ważnych elementów, żeby naprawdę wziąć telefon i zadzwonić. Mamy, już były tego typu szkolenia, które będziecie mogli sobie odtworzyć nawet, jak wykonać telefon, jak zapraszać osoby, co powiedzieć, ale zawsze jak to będzie takie mega z serducha i zrozumiecie ten biznes, zawsze będziecie wiedzieli, co powiedzieć. Bo każdy z was będzie na innym poziomie mentalnym i zupełnie inaczej zadzwoni. Inaczej dzisiaj zadzwonię ja, która mam już mega przekonanie, inaczej zadzwoni osoba, która dopiero rozpoczyna ten projekt, jej się bardzo to podoba, ale dopiero praktykuje. I jeszcze inaczej zadzwoni inna osoba, która jeszcze ma większe doświadczenie niż ja. I to jest normalne. Jeszcze inaczej zadzwoni osoba, która jest totalnie branżowa, typu kosmetolog, czy na przykład fizjoterapeuta, czy trener personalny, dlatego że my jesteśmy bardzo multi, jeśli chodzi o naszą ofertę i my zrzeszamy tutaj mnóstwo w ogóle zawodów. Kwestia tylko nie bania się wykonania takiego telefonu i porozmawiania, bo niewykonanie telefonu jest gorsze niż wykonanie telefonu źle, bo to jest praktyka. Ja takich telefonów wykonałam mnóstwo i pierwsze to w ogóle były takie śmieszne, że po 10 telefonach stwierdziłam, że nikt nie chce, nie? Że w ogóle ludzie się do tego też nie nadają. Ja się nie nadaję, ludzie się nie nadają. Ale jak ja zaczęłam zmieniać w ogóle mój cel rozmowy, jak ja zaczęłam rozmawiać z ludźmi zupełnie inaczej, nie czytając kartki, bo też takie były momenty, że czytałam po prostu sobie gotowca z kartki i ludzie mi pytali, Marlena, czy coś w ogóle czytasz? Nie? Więc jak sobie wyćwiczycie takie rzeczy, te schematy dzwonienia, to co mogę tak od siebie doradzić, po prostu na głos do samego siebie naprawdę bardzo, bardzo pomaga, bo ileś razy sami siebie usłyszycie. Ale jak będą umówione spotkania, to będzie też zorganizowana praca. A jak będzie zorganizowana praca i będą nawet prezentacje, które będą wykonane z waszymi liderami, tak? Bo ktoś, kto was wprowadza na początku, prowadzi takie prezentacje za was i to jest element wtedy nauki, to im więcej takich spotkań się odbędzie, tym szybciej, jeżeli osoby nauczą się w tym biznesie prezentacji, tym łatwiej będzie dalej funkcjonować, prowadzić ten biznes, angażować się na maksa, bo wtedy nie będzie już obawy przed oceną. Dlaczego? Dlatego, że będzie każdy pewny siebie. I tak właśnie było ze mną, że jak ja na początku popełniałam mnóstwo tych błędów, oczywiście nie chciałam się słuchać, bo byłam tą wielebką, wiedziałam lepiej, to dopóki nie podkuliłam ogona i nie nauczyłam się naprawdę tego dzwonienia, nie z kartki, tylko po prostu dzwoniąc i wiecie, nawet chodziłam po pokoju w kółko z telefonem, tak się kiedyś do szkoły uczyłam, chodziłam w kółko z telefonem i rozmawiałam, bo jakoś łatwiej mi było, jak ja byłam w ruchu. Jak siedziałam, to się stresowałam w ogóle, że dzwonię, więc może komuś taka podpowiedź się przyda. I jak zobaczyłam, że kurczę, faktycznie to umawianie spotkań to w ogóle nie jest trudne, jak ja zluzowałam, jak ja z osobami sobie tak na luzie w ogóle rozmawiałam i byłam w tym konkretna, tak? Nie uwijałam w bawełnę, tylko byłam konkretna, to i automatycznie pojawiło się więcej pracy. Jak pojawiło się więcej pracy, to ta prezentacja takim była trochę wymuszeniem, że chciałam być samodzielna, więc naprawdę przysiadłam do tego, nauczyłam się tej prezentacji. I jak nauczyłam się tej prezentacji i zaczęłam robić sama spotkania, to mój biznes wtedy nabrał prędkości. Dlaczego? Dlatego, że byłam niezależna. Ja nie musiałam już czekać, kiedy mój lider będzie miał czas, tylko po prostu sama byłam niezależna, to ja mogłam dzięki temu faktycznie zacząć rozwijać ten zespół, uczyć też inne osoby i minęła mi w ogóle taka obawa przed oceną, przed innymi, że ktoś mnie oceni, że ktoś w ogóle będzie oceniał moją pracę, a było tak bardzo długo i to były też osoby z rodziny, które absolutnie w tą branżę nie wierzyły,
to były osoby, które kazały mi się przestać w to bawić, żebym się zajęła czymś poważnym, żebym zaczęła rozwijać ten swój biznes. I w momencie, gdy odebrałam pierwszy samochód w tej branży, to był taki klik dla wielu osób, że kurczę, to chyba jednak działa, że tam chyba jednak da się zarabiać pieniądze i że te samochody są. I to zaczęło zmieniać, dużo, dużo zmieniać. Więc im szybciej osoby, które mają takich sporo barier, a największym naszym wrogiem jest strach, ale pamiętajcie, że jeżeli będziemy pokonywać ten strach, ludzie, którzy pokonują ten strach, zaczynają być odważniejsi i rozwijają się, a w tym biznesie też ta mentalność jest taka bardzo ważna, żeby faktycznie rozwijać się, faktycznie iść do przodu, bo wtedy zmienia się wszystko. Praktyka naprawdę robi robotę. A jeżeli wzięlibyście pod uwagę to, że macie takich 5 odbiorców, tak? Jesteście sobie wy i każdy z was, każda osoba ma 4 inne osoby, którym też się ten biznes podoba, ten projekt podoba i każdy by rejestrował po takiej nawet jednej osobie na miesiąc, to daje wam 20 osób w miesiącu. Ale jeżeli taka jedna osoba rejestrowałaby jedną osobę tygodniowo, to takich osób w ciągu 4 tygodni mamy 80. A przeliczcie sobie, jeżeli 80 osób zrobi zakupy po 50 punktów, jakie pieniądze wracają do waszego portfela. Naprawdę ten biznes jest mega policzalny. Jeżeli ktoś ma takie predyspozycje, ktoś ma po prostu jakieś pragnienia finansowe, to jest w stanie to wszystko wyliczyć, tylko jest kwestia chęci i wzięcia po prostu odpowiedzialności za siebie, bo w tym biznesie biznes zaczyna się od nas samych, a nie od osoby, która nam pokazała ten biznes, nie od osoby, która jest naszym liderem. Lider jest od tego, żeby inicjować, żeby pokazywać, żeby nauczyć, ale nie robić za. Bo wtedy taka osoba byłaby na etacie w marketingu sieciowym. A marketing sieciowy to jest wytwarzanie sobie dźwigni pracy. Że tutaj pomagamy sobie wzajemnie, tak? Ja mam biznes w tym, żeby pomóc osobie, której pomogłam, którą wprowadziłam, przepraszam, po to, żeby ona po prostu się nauczyła tych wszystkich rzeczy, które są niezbędne. Bo to, co ta osoba wygeneruje, też wraca do mnie, tak? Ale ta osoba znowu, jeżeli będzie pomagała innym osobom ze swojego zespołu, do niej też wszystko będzie wracało, więc to jest takie 50-50. Ja uważam, że to jest w ogóle bardzo sprawiedliwy model zarabiania pieniędzy, bo tutaj nie ma tak jak w korporacji, że nie możesz wejść na pozycję osoby, która jest nad tobą, która cię wprowadza do danej firmy, do danej pracy, bo z obawy o swoje stanowisko nie nauczy cię wszystkiego. A tutaj, kurczę, to jest niesamowite, że każdy po prostu pomaga każdemu i fajnie jest szukać ludzi lepszych jeszcze od siebie, iść do przodu. I to jest taki, powiem wam, jeden z elementów, dlaczego ja w ogóle zaangażowałam się, mimo jako przedsiębiorca do tej branży, że ja nie chcę pracować tak ciężko, jak pracowała moja mama, jak pracował mój tata, który przez swoją chorobę, przez swoją pracę, bardzo ciężko zachorował. Ja mam 5 rodzeństwa, więc moja mama w wieku 38 lat została wdową z nami sama i to nie był łatwy czas. I ja pamiętam, jak dla mnie dzisiaj jest w ogóle największą bohaterką, że wychowała nas, że poszliśmy wszyscy w takim kierunku, że część ma swoje biznesy, część pracuje, funkcjonuje, ale na początku oczywiście wiele ludzi nam nie dawało w ogóle, wiecie, szans, że w ogóle będzie fajna rodzina, że wyjdziemy na ludzi, tylko że pewnie jakaś wiedzie patologia, no bo skoro tyle dzieci, pewnie mama może zacząć pić, no bo sobie może nie radzić. Nie miała jakiejś mega wypłacalnej pracy, ponieważ tata dość wcześnie zmarł, no to też mieliśmy rentę rodzinną dla 6 dzieci 450 zł, więc dzisiaj 500 plus na jedno dziecko to jest więcej. To była takie wynagrodzenie, że za dużo, żeby umrzeć, za mało, żeby przeżyć. Ale te trudne, słuchajcie, momenty i te takie zakręty, które pojawiają się w naszym życiu, one są zawsze po coś. One nas czegoś uczą. I mnie nauczyły bardzo dużo. Ja bardzo szybko stałam się osobą samodzielną.
to też mi pokazało, że ja zawsze muszę mieć taki plan B, że ja chcę mieć taką niezależność finansową, że ja nie będę się martwiła, czy wystarczy mi od pierwszego do pierwszego, żeby włożyć po prostu do garnka, żeby zapłacić za rachunki, tylko pragnęłam takiego życia, że jeżeli ja mam ochotę po prostu iść do restauracji, sobie coś zjeść z rodziną, to ja tam pójdę. Jeżeli ja będę chciała sobie coś kupić, to ja sobie kupię. Jeżeli ja będę chciała pojechać gdzieś na wakacje, to ja na nie pojadę. I najbardziej mi zależało na takim spokoju, że ja się nie muszę martwić, że ja nie będę miała za co zapłacić tych rachunków. I to we mnie tak bardzo w ogóle tkwiło, że bardzo wcześnie zaczęłam zarabiać pieniądze, takie na siebie, na swoje wydatki, bo to było bardzo trudne, żebym w ogóle coś miała kupionego przez mamę nowego, z tego względu, że ją po prostu na to było nie stać, więc podzierałam odzież po siostrze. Jak ja zaczęłam zarabiać pieniądze, to ja właśnie je przekładałam tak naprawdę na odzież. Pracowałam jako hostessa, zrywałam poziomki, maliny, po prostu gdzie się dało, to byłam po prostu, żeby zarabiać. I to wytworzyło we mnie taką werwę, że nikt nigdy nie może być bardziej odpowiedzialny za mnie samą i to, co mnie w życiu spotka, niż ja sama. I nikt nie będzie też mi mówił, co ja mogę, a czego ja nie mogę. Ile ja mogę zarobić, a ile ja nie mogę zarobić. I gdy pracowałam jako hostessa, miałam całkiem fajne stawki takie godzinowe, bo nabrałam fajnego doświadczenia, prowadziłam duże sprzedaże, to wyobraźcie sobie, że w momencie, gdy ja byłam właśnie ze starszą córką na tym urlopie wychowawczym, za który mi nikt już nie płacił, to ja chciałam koniecznie wrócić i też zrobić coś jeszcze. I moje początki, zanim otworzyłam firmę, bo to wszystko było w jednym czasie, wróciłam na tę promocję. Wróciłam jako hostessa z karmiącym dzieckiem, że mąż dowoził mi córkę do galerii i ja ją po prostu w takim pomieszczeniu dla pracowników karmiłam. Więc jeżeli komuś bardzo na czymś zależy, jeżeli ktoś czegoś bardzo chce, to naprawdę znajdzie rozwiązania. I wtedy właśnie na mojej drodze pojawił się ten marketing, wcześniej pomysł na firmę, że ja nie chcę wracać do pracy na etat, tylko chcę zrobić coś innego. Więc to się naprawdę fajnie wszystko rozkręciło, ale zanim w ogóle te rzeczy się wydarzyły, to ja mając 19 lat, w połowie maja skończyłam pisać maturę. Pochodzę z bardzo małej miejscowości w okolicy Radomia i ja przyjechałam do dużego miasta, do Warszawy, do pracy na wakacje, po czym zostałam tam już do dzisiaj i tego absolutnie nie żałuję. Ja się rzuciłam wtedy na głęboką wodę, nie miałam wtedy żadnego wsparcia finansowego od mamy, bo ją po prostu na to nie było stać. Więc mi osoba, u której pracowałam, na tyle zaufała, że dostałam wypłatę, zanim zaczęłam zarabiać, po prostu dostałam naprzód wypłatę, ja musiałam ją odpracować, żeby móc zapłacić za wynajem pokoju, żeby mieć za co żyć. I to było cudowne, że ktoś mi zaufał, ja mogłam przyjechać, mogłam zacząć zarabiać. To było dla mnie takie też kolejne rzucenie się na głęboką wodę i taki mój pierwszy etat. Potem pojawiła się druga firma, w której pracowałam, no i kolejnie była moja działalność. I właśnie ja wtedy, obserwując cały czas siebie, wiedziałam, że ja chcę robić coś innego, chcę działać inaczej. I nawet prowadząc ten własny biznes, zauważyłam taką zależność, że idąc na etat, no idziesz od do, nie? Ludzie po prostu idą od do. To takie były też moje obserwacje tego kolegi, że on przychodził do pracy od 8 do 16, popracował może faktycznie 2 godziny, czasem 3, reszta to po prostu wtedy były czasy naszej klasy i innych rzeczy, nie? I on, no jemu nie zależało, więc ja tak mówię, kurczę, kiepska sprawa, nie chcę tak, nie? Potem jak otworzyłam swoją firmę, no to też zaczęłam analizować to, że faktycznie dużo ludzi ma takie podejście, że w ogóle się nie przejmuje, też nie szanuje tego, że przychodzi do pracy, ty inwestujesz w firmę, ogromny kapitał, no ludzie, przecież też mam swoich znajomych, którzy naprawdę brali duże kredyty na rozwinięcie biznesu i jednym ten biznes wyszedł, innym nie. No i taka osoba, która idzie na etacie i której nie zależy, no to ona idzie, aby to odbębnić, nie wkłada nic w rozwój tej firmy, więc ona, no jak nie będzie pilnowane, nie będzie zaangażowania dużego osoby, która prowadzi ten biznes, może być kiepsko. No i opcja, która pojawiła się na mojej drodze, jeśli chodzi o network marketing, to właśnie ta forma, że tutaj każdy biznes prowadzi od siebie w dół.
Nie? Więc odpowiedzialność za ten biznes bierze za siebie, a ja jestem od tego, żeby tą osobę poprowadzić, żeby jej pokazać, żeby ją nauczyć, że gramy do jednej bramki, ale jednak tej osobie też musi zależeć. I ja w ogóle obserwując pracę mojego kolegi, bardzo podobała mi się opcja taka, że tyle ile wypracuję, tyle zarabiam. Bo wtedy leniuchy nie mogą powiedzieć, że po prostu coś robią i uważam, że jest to bardzo sprawiedliwe wynagrodzenie, tak, że ile wypracujesz, tyle masz. I to były takie kolejne dla mnie powody, dlaczego ja w ogóle zaangażowałam się w tą branżę, a możliwości, zobaczcie, w tej branży jest bardzo dużo, nie? Są osoby, które przyjdą tutaj tylko dla produktu, że będą chciały sobie ten produkt kupić. Będą takie osoby, które będą chciały stworzyć taką dźwignię czasu, naprawdę poświęcić ileś lat tej pracy, żeby wytworzyć na tyle duży sobie biznes, żeby zacząć z tego tytułu czerpać pieniądze i nawet wyjechać na taką 3-miesięczną podróż dookoła świata. I tutaj pytanie do Was. Jeżeli macie już stabilny biznes, nie? Jest naprawdę wypracowana ta robota, na której każdemu z Was, jak tu jesteście, zależy i wyjeżdżacie na taką 3-miesięczną podróż, faktycznie nawet bez telefonu, to czy klienci, którzy są w tym waszym sklepie, oni mogą robić dalej zakupy, mimo że was nie ma? Tak, mogą. I to jest najpiękniejsze, że tu nie ma ograniczeń. Nie? Sklep czynny 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Więc naprawdę można czasem robić inne rzeczy i jednocześnie zarabiać. To jest w ogóle moja misja i to jest coś, co mnie kręci, że nad tym biznesem może nie zachodzić słońce, że ty śpisz, a ludzie w innym zakątku świata robią zakupy. I warto taką wizję sobie wytworzyć, tak? Dzięki tej pracy, no można też i pracować, można podróżować, można łączyć jedno z drugim, można w ramach po prostu zaangażowania też mieć samochód i mieć dofinansowanie do samochodu, bądź po prostu samochód, tak? Jest dużo rozwoju osobistego, fajne relacje z ludźmi, ale też dziedziczenie konta. Ja jako mama, dla mnie to było ważne. I chciałam Wam pokazać taki mój rozwój, kiedy ja poznałam tą branżę. Marlena zawsze była kojarzona z czerwoną grzywką, więc to zawsze pokazywała tą taką moją odwagę i to, że ja zawsze muszę pod prąd, że ja muszę inaczej, ale też to, żebyście zobaczyli, jak wyglądał totalnie mój rozwój, ta moja metamorfoza. Z każdym w ogóle rokiem ja stawałam się totalnie inną osobą, ale taką na plus osobą, że ja wiedziałam, czego ja od życia chcę, ja po prostu nabierałam świadomości życia, świadomości tego, co się dzieje na rynku, na co zwracać uwagę, na co nie. Na tyle zdobywałam tej kompetencji, że ta moja wiara w siebie, gdzie kiedyś ktoś wierzył bardziej we mnie niż ja sama, ona totalnie się przerodziła, że ja dzisiaj, to ja jestem tą osobą, która bardziej wierzy w Was niż Wy sami. I to jest właśnie piękne, że to zatacza takie koło. Każdy może tutaj, patrząc na to, co może osiągnąć, tak? Co może uciekać po prostu przez palce, to warto taką samodyscyplinę sobie wytworzyć. Ja tą samodyscyplinę sobie wytworzyłam, bo mam taki konkretny plan, mam dzisiaj 35 lat, że ja do 40 chcę być już na takiej emeryturze, że ja już nie muszę aż tak pracować, żeby ten biznes mega rozkręcać, tylko bardziej się skupiać na pomocy osobom w moim zespole, żeby to one rozkwitały tylko i wyłącznie, żeby to one dążyły też do tych swoich celów, tak? No i to, że tu są fantastyczni ludzie, tu są ludzie, którzy są mega pozytywnie nastawieni do życia, tu nie ma narzekania. I to jest dla mnie też piękne, bo jesteśmy tym, co kreujemy, tak? To, o czym myślimy, więc jeżeli mamy takich narzekaczy wokół siebie, nie oczekujmy, że my będziemy pozytywni, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. I to były takie kolejne, wiecie, powody, dla których warto. I chciałam Wam kilka pokazać takich zdjęć, które na szybko wrzuciłam, żeby pokazać Wam, jak ta branża jest wdzięczna. W grudniu w tej firmie odebrałam samochód BMW 3. Naprawdę niesamowity samochód. Wozi mnie po kraju i nie tylko, bezpiecznie. Przyjemnie się jeździ. Mega robi wrażenie, szczególnie na mężczyznach, drogie panie, ze względu na pakiet sportowy, więc robi robotę. Zawsze jak będziecie potrzebowały pomocy przy na przykład dopompowaniu powietrza do kół, zleci się mega gromada, żeby tylko pomóc, bo chętnie popatrzą, ale też jakie możemy prowadzić rozmowy, z kim my możemy pracować, w jakich w ogóle wydarzeniach możemy brać udział.
I zdjęcie, które widzicie na górze, gdzie jest tak dużo krzeseł, dużo osób, to jest wydarzenie, które miało miejsce na początku tego roku, gdzie zjechało się ponad 60 liderów z całej Europy, żeby poznać, jak będzie wyglądała praca na ten rok w firmie, poznać plany, poznać zmiany, tak? I brać też udział w tym, co się może wytworzyć nowego. I to jest coś niesamowitego, bo nawet prowadząc własną firmę, to ja bym tego nie doświadczyła. Ciężko by mi było też wydać pieniądze, żeby kupić samochód z salonu, wiedząc o tym, że 20%, gdy tylko ten samochód ucieka z salonu, to po prostu się zatraca. Więc to jest totalnie w ogóle coś innego. Crazy ludzie, zdjęcie, które siedzę na ramionach u Doroty. No fantastyczni ludzie, których po prostu możecie poznać, z którymi możecie spędzać czas i też nabrać jeszcze większego dystansu do siebie. Ale ja kiedyś absolutnie bym nie wyszła na scenę. Nie, w ogóle nie mówiłabym do ludzi, tak? Nawet bym nie wystąpiła tak, jak teraz występuję przed wami, do was mówię, rozmawiam. A w zeszłym roku, w styczniu, miałam przyjemność prowadzić bardzo dużą galę dla zespołu. Jako prowadząca obok mnie też fantastyczny Tomek. To było niesamowite, bo ja kiedyś bym absolutnie siebie w tym miejscu nie widziała, a ten biznes pozwala nam na taki rozwój. Możemy pracować z dowolnego miejsca na ziemi, po prostu komputer, internet, telefon i pracujemy, ale też możemy zdobyć kontakty do niesamowitych osób. Tutaj na zdjęciu jest ze mną i z Beatą osoba z rekomendacji Moniki Linarczyk, która dzisiaj, będziecie niedługo mogli oglądać ją w telewizji, gdzie będzie głównym jurorem w programie takim jak Top Model, ale związanego z wizażem. I to jest osoba, która nawiązała z nami współpracę, która też bardzo zainteresowała się naszą kolorówką. I można by powiedzieć, że tylko taka branża, wiecie, tylko taka kolorówka, ale to jest coś, co nas mega wyróżnia. Ale też współpraca z gabinetami kosmetycznymi, osobami, które stają się szkoleniowcami dla naszej branży, tak? Wyróżnienia, jakie mamy. Te konferencje, te wydarzenia, ludzi, których my poznajemy, zrzeszamy się, przygody, tutaj niesamowita przygoda, gdzie kapitanami tej łajby był Dariusz i Rafał, którzy nas przewieźli, przepłynęliśmy na Malcie naprawdę wiele, wiele mil z mega przygodami, dużymi falami, że no, czasem momenty jak na Titaniku, ale to są takie przeżycia, których absolutnie nie da się cofnąć. Super ekipa i to, że można stać się takim wolnym człowiekiem, nie? Że możecie żyć, każdy może żyć jak chce. I chcę, aby każdy zabrał dla siebie taką lekcję, że droga do prawdziwego sukcesu, ona nie będzie łatwa. Ona będzie bardzo stroma, ona będzie bardzo kręta, będzie mnóstwo odmów, tak? Bo będzie ktoś chciał pokazać komuś ten projekt, ten biznes, ktoś powie nie, ale pamiętajcie, że taka osoba nie mówi nie nigdy, tylko nie teraz, tak? Ale jeżeli ludzie tutaj zaangażują się, tak? Będzie ta praca systematyczna, każdego dnia, tak? Będzie naprawdę taki wysiłek, że osoby będą czuły, że po prostu to się dzieje, że jest mega zmęczenie, to naprawdę to wszystko odwróci swój los i ta branża jest na tyle wdzięczna, że wszystko tej osobie zwróci. I to jeszcze z nawiązką. Tylko warto dać siebie na początku więcej, niż by się chciało. Bo jeżeli ludzie nauczą się pracować bez pieniędzy, to pieniądze w pewnym momencie zaczną pracować na ludzi. Bo tego po prostu trzeba się nauczyć. A żeby nie być takim żółwiem, takim moim żółwiem, który robi wszystko powoli, tak? Który czeka, aż ktoś za niego coś zrobi, który będzie obwiniał innych ludzi za pewne swoje jakieś lenistwa, to, że mi się nie chce, że wiecznie narzeka, rozkminia, tak? Zamiast coś zrobić, któremu brakuje odwagi, to po prostu warto zrobić sobie taki rachunek sumienia, zastanowić się samemu, co ja chcę, jak będzie moje życie wyglądało, jeżeli ja wdrożę te wszystkie wskazówki, jeżeli ja po prostu odważę się na tyle, że zacznę dzwonić, zacznę umawiać te spotkania, robić te prezentacje, wprowadzać inne osoby, tak? Odważę się na to, przestanę myśleć o tym, że ktoś mnie będzie oceniał, to naprawdę będzie cudownie. Bo ten biznes lubi prędkość. Ja to po prostu będę powtarzać do skutku. Więc żeby nie być żółwiem,
żeby nie było takich powodów u innych osób, które będą mówiły, że no dobra, ile z tego biznesu zarabiasz, ile tam jesteś, to warto włączyć naprawdę piąty bieg, przeanalizować swoje działania, zastanowić się nad tym, co powiedziałam, gdzie ja będę za rok, co ja w ogóle z tego biznesu chcę mieć, na czym mi najbardziej zależy, bo im będzie każdy miał silniejsze dlaczego, tym łatwiejsze będzie jak. Tylko trzeba mieć to dlaczego. I moje pytanie jeszcze jest takie, kto ma już bilet na galę? Słuchajcie, ja na początku powiedziałam o tym, że mnie do tego biznesu zaangażowała tak naprawdę konferencja, na którą absolutnie nie chciałam pojechać. Absolutnie. Ale to jest miejsce, w którym nie tylko jest wiedza, ale to jest miejsce, w którym przede wszystkim można spotkać ludzi, którzy mają, nie wiem, podobną historię do mojej, mają totalnie inne historie, być może taką historię, którą po prostu ty usłyszysz, ale ja mam w zespole kobietę, która w marketingu sieciowym osiągnęła pozycję dyrektora, która kiedyś, będąc też na takiej konferencji, siedząc gdzieś tam na tyłach, powiedziała sobie, że ona też chciałaby kiedyś być na tej scenie i za jakiś czas na tej scenie była, na pozycji dyrektora, odebrała też swój pierwszy samochód w marketingu sieciowym, a gdyby jej na tej konferencji nie było, to prawdopodobnie takiej decyzji by nie podjęła. A wiecie dlaczego? Bo te emocje, które tam są, one są w żaden sposób nie do opisania. Ja na każde wydarzenie, jakie jest organizowane, każda konferencja, jaka jest, to ja po prostu na nią czekam, że odliczam czas, wiedząc o tym, co tam się dzieje, jakie zostają tak naprawdę podjęte decyzje o działaniu, bo czasem nam czegoś jeszcze tam jakiegoś klika potrzeba. Nawet jeżeli jesteśmy na takich szkoleniach jak to, bądź na innych. Ale wydarzenie, gdzie jest mnóstwo ludzi, którzy są od początkujących po ludzi na najwyższych pozycjach. Możliwości poznania właścicieli też firmy, a to jest coś niesamowitego. Zobaczenia, jak inni odbierają nagrody i zapragnienia tych emocji, nie? Bo siedząc tam człowiek się wczuwa. Ja po prostu pamiętam, gdy kobieta na emeryturze, uwaga, mnie zaimponowała kobieta na emeryturze, która odbierała swojego Mercedesa klasy A. Ja wtedy, młoda dziewczyna, ja sobie myślę, kurczę, skoro kobieta na emeryturze dała radę zrobić taki wynik, żeby odebrać samochód, to co ze mną może być nie tak, żebym ja tego nie zrobiła? Nie? I to był taki mój mega klik, że ja po prostu cisnę, że ja chcę mieć ten samochód. To było dla mnie takim mega potwierdzeniem, że to działa i że ludzie jak zobaczą, że to działa, nie? Że ja tak udowodnię, szczególnie tym, którzy we mnie nie wierzyli, bo takich ludzi było mnóstwo i to przeważnie byli ci bliscy. No bo oni mieli obraz mój, że ja robię zupełnie inne rzeczy i raptem sobie wymyśliłam coś innego, nie? Nawet ze sportowcami jest tak. Adam Małysz, mega skoczek. I dzisiaj, mimo że osiągam mega sukcesy też w branży motoryzacyjnej, to i tak ludzie nawet potrafią się z tego śmiać, że skoczek jeździ samochodem na rajdach. W ogóle no niemożliwe, nie? Bo łatka została przypisana. Ale pokolenie, które nie zna Małysza skaczącego, tylko już jako rajdowca, mówią, kurna, ale zajebisty gościu, co on w ogóle wyprawia? I tak jest normalnie w życiu. Pamiętajcie, zawsze będzie ocena. Zawsze. To jest nieuniknione. Trzeba by się naprawdę zamknąć w ogóle w jakimś pomieszczeniu, żeby ludzie nie wiedzieli o naszym istnieniu, to wtedy może by nie było ceny. Bo jak ktoś by wiedział, że się zamknęliśmy, to też by nas ocenili, że wariatka zamknęła się w pokoju, nie? Więc zawsze będzie ta ocena. Ale dbajmy o to, żeby ona była taka na plus, żebyśmy byli dumni z tego, że ktoś po prostu o nas mówi, nie? A szczęście jest jak motyl. I ten cytat tak mega mi pasuje do tego biznesu, że im bardziej my skupiamy się na wyniku, im bardziej my się skupiamy na tym poziomie, który my chcemy, a nie na tym, żeby faktycznie mieć mega przyjemność ze spotkań z ludźmi, pokazywaniu im platformy, pokazywaniu im możliwości współpracy, bo pamiętajcie, że tych możliwości tu jest dużo, to efektem końcowym będzie właśnie w zależności, kto jakie ma potrzeby, czy to samochód, czy to pozycja w firmie, czy to pieniądze, to przyjdzie i to będzie po prostu czekało na was, na waszym ramieniu, ten motylek i tak będzie. Ale takie wydarzenia jak konferencja niesamowicie przybliżają do i zachęcam was do tego, żeby jeżeli ktoś jeszcze biletu nie ma, zastanowił się nad tym. Są dwa rodzaje biletów. Bilet premium, bilet taki klasyczny, jednodniowy.
dzisiaj być może jest ktoś, kto nie może sobie pozwolić na ten premium, tak? To warto być po prostu nawet na tym jednodniowym, po to, żeby być, żeby doświadczyć i na tyle tego zapragnąć, żeby na przyszły rok, będąc na tej gali, na bilecie premium. Nie zawsze wszystko musi być od razu na najwyższym poziomie, tak? Są ludzie, którzy, słuchajcie, jadąc na konferencję, pożyczają pieniądze, nie? Żeby tylko tam być, bo na przykład dzisiaj są na takim etapie, że sobie nie mogą pozwolić, ale jest mega motywacja, żeby to zrobić. I będąc tam na tym wydarzeniu, często bardzo szybko odrabiają te pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że to, czego tam doświadczyli, nie doświadczyli nigdzie indziej. I mnie to zaangażowało do biznesu. Pamiętajcie, kto nie inicjuje, ten nie ma. Więc warto naprawdę inicjować swoją pracę, inicjować to, czego wy chcecie, czego pragniecie, tak? Każdy, żeby sam dla siebie zastanowił się mocno, bo jeżeli tego nie będzie, to to nie przyjdzie. Bo jak ma to przyjść, jak to nie wie, że ma przyjść? Warto przestać rozkminiać, nie? Przestać rozkminiać, czy ja się nadaję, czy ktoś będzie chciał to kupić, czy ktoś będzie chciał się w tym biznesie zaangażować, po prostu zrób to. Po prostu zadzwoń, po prostu umów się, po prostu porozmawiaj, po prostu spróbuj. I wtedy można robić analizę, tak? Czyli po wykonanej jakiejś pracy, po wykonanym jakimś zadaniu, zrobić sobie rozkminę, co ja mogę zrobić jeszcze lepiej, żeby, a nie w czym ja jestem gorsza, gorszy. Co mogę zrobić lepiej? Zawsze udoskonalać. No i tak na zakończenie, takie moje jeszcze powiedzenie, mój cytat, że odważny człowiek to nie ten, który się boi, tylko ten, który pokonuje swoje lęki. I ja w tym biznesie, słuchajcie, takich lęków pokonałam bardzo dużo, nadal je pokonuję. I piękne jest to, że po drugiej stronie tego strachu zawsze jest coś, co mówi, kurczę, Marlena, jak dobrze, że ty to zrobiłaś. Jak fajnie, że ty w ogóle spróbowałaś, bo wtedy ja nie żałuję, że czegoś nie zrobiłam, a ja nie chcę przeżyć tak życia, że ja będę po prostu żałowała, że czegoś nie zrobiłam. Ja po to pracuję w tym biznesie, po to rozwijam się w tej branży, żeby właśnie te rzeczy, które, na których mi zależy, one mi nie uciekały, żeby to, czego ja pragnę doświadczyć, żebym ja mogła to zrobić. I tego wam też z całego serducha, kochani, życzę, żeby no, przyszedł czas na tą taką rozkminę dla siebie, taką akurat można, taką rozkminę dla siebie, zastanowić się, czego ja chcę, po co ja to chcę, dlaczego ja to chcę i co mi to da. I wtedy zobaczycie, że będzie dużo, dużo łatwiej, dużo przyjemniej i ten biznes będzie przynosił wam ogromną satysfakcję, taką, jaką czerpię ja, bo ja mam wrażenie, że ja w tej branży z tygodnia na tydzień po prostu jeszcze bardziej się zakochuję, że jeżeli jeszcze bardziej można, bo patrząc na to, jak osoby w moim zespole też się rozwijają i w ogóle tutaj cały zespół Success Way, jak się rozwija, to jest coś niesamowitego. To jest coś, co to są, słuchajcie, takie rekordy rekordów na rynku w ogóle branży marketingu sieciowego, że nas się ludzie boją, co my w ogóle wyprawiamy, nie? I to jest właśnie piękne, że to my wyznaczamy te trendy marketingu sieciowego, to my pokazujemy klasę, jak można to robić. I ja za to jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że dzisiaj możemy po prostu to robić i będę o tym mówić całemu światu, bo ta branża jest bardzo wdzięczna, ale tylko wtedy, kiedy my jesteśmy też jej wdzięczni. Także bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że was tutaj nie zanudziłam swoją prelekcją, swoją historią, że jakaś lekcja do waszej głowy po prostu wpadła i że będziecie mogli coś z tego wziąć dla siebie, a takie zadanie, taka praca domowa, jaką właśnie standardowo mamy na wtorkowych spotkaniach, to jest po prostu to, żeby zastanowić się nad tym, czego ja chcę, po co ja to chcę, co mi to ma dać, no i wyznaczyć tą datę, kurczę, kiedy ja to robię, nie? Że już bez rozkminy, bez parzącego telefonu, tylko po prostu wystartować na maksa, bo naprawdę, naprawdę warto.